tu jest zaznaczone, że tu idzie gdzieś, o, widzicie, tu idzie kabel siłowy, więc szpadelkiem to nie bardzo, więc idą jakieś kable, więc się bawię takim zestawem delikatnie, a jakbym ten kabel siłowy przeciął szpadlem, to pewnie bym miał niezłą fryzurę. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Mam nadzieję, że to się tutaj przyjmie. To jest północna strona. I tu rosną poziomki. Mam nadzieję, że one zostaną. Tak samo ten mech. O. Jeszcze tutaj wypełnimy te przestrzenie oczywiście ziemią, żeby wchłaniała wodę. No i co? I ziemia, i na to żwir gruboziarnisty jakiś, żeby było ładnie. I co już zaszło? O, o kurde. Ziemianka jest prawie gotowa. Brakuje jeszcze jednego szczebla, który po prostu jest wydmuszką. Pasowałoby taki szczebelek tutaj akurat, ale niestety jest tak spróchniały, że w ogóle nic nie ma w środku. No i nie będziemy tutaj dawać takiego szczebla. O, bez sensu. Więc trzeba poszukać. Ja już oblazłem tu wszystko dookoła, już wszystkie możliwe podkłady żeśmy wykorzystali. Muszę coś wymyślić, żeby zrobić ten jeden szczebel. Chyba zrobię go z takiego zdrowego dosyć podkładu, ale on jest elementem tarasu po drugiej stronie wiaty. Taki wkopany trochę w ziemię. Jutro przyjeżdża Bartek z ładowarką. Zasypujemy to. No i będzie ziemianka.